Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj będzie tak na krótko, bo dużo zadajecie mi pytań, co tam z Loncinem, kiedy będzie Loncin i tego typu sprawy. No niestety, no, prace nad nim się troszeczkę odkładają. Wszystko jakoś tak, kurde, mi wychodzi, że no... Teraz ostatnio zająłem się porządkami tutaj w garażu, bo będę tutaj robił tego Loncina. Póki jeszcze jest temperatura odpowiednia, już za niedługo jesień, no może być już jesień się zaczyna, za niedługo zima, no i będzie zimno. Troszeczkę porządków tutaj porobiłem, to i tak jest dopiero połowa, no trochę mi z tym zajęło, bo nie ma zbytnio czasu, tak ze dwa dni porządków. No nie, że całe dni, tylko ogólnie takie po robocie, po pracy, no to w wolnym czasie tutaj przychodziłem, sprzątałem, po prostu dezynfekowałem po braciaku, no bo niezły pierdolnik tutaj zrobił, niezły syf, no już nie ma teraz na kogo zwalać, zaraz będzie, że to ja, a wcale, że to nie ja. No i jeszcze zostało mi tutaj połowa do wysprzątania, poukładania, utylizacji śmieci, no i będziemy ruszać z Loncinem. Turbinkę sobie tutaj przyniosłem, bo już tam robiłem takie drobne przymiarki. No, jest deczko szersze. Jest deczko szersze niż normalne mocowanie w pitbike'u. A jak ja to przykręcę? O-o. Chociaż... Nie, tej śruby nie włoży. Tu jest ten problem, że śrubki nie włoży. Trzeba to będzie rozwiercić i nakrętkę od drugiej strony dać. Tak zrobimy. Z drugiej strony damy nakrętkę na szpilkę. Mam tutaj takich parę problemów do rozwiązania. Chyba, że jeszcze jest druga opcja, że nie zastosuję tego mniejszego turbo. Tego. Tylko zastosuję takie trochę większe. Mam takie drugie, trochę większe. Chciałbym zastosować to, bo to jest takie fajne, maluteńkie, piciusieńkie, i one na pewno się napędzi mi od Loncina, od tej jego kompresji. Tutaj wszystko jest takie malutkie, fajne. Tutaj dziureczka jest taka fajna, maluteńka, że ciśnienie spalin powinno napędzić bezproblemowo, a mam takie drugie, trochę większe, no i tam to już będzie problem, bo jest dziura większa. Żeby się to wszystko ładnie napędziło. A tutaj nawet chyba średnica się tego zgadzała z tym. Jak teraz tak patrzę. No. Jest duże... Duże prawdopodobieństwo, że średnice by się zgadzały. No tak jest. No. Ściągniemy tutaj całą górę. No i będziemy patrzeć. Tutaj pewnie Wam się kątem oka kład rzuca w oczy. Jest to taki kład, co w tamtym roku na zimę, można powiedzieć jeszcze w tym roku, czy w tamtym roku, na zimę próbowałem go na szybkości zrobić. Jest prawie skończony, ale to będziemy po Loncinie dopiero przy nim grzebać. Silnik tu jest całkowicie odbudowany, jeszcze nawet nie odpaliłem go od roku. Mam nadzieję, że cylinder nie zardzewiał. Zalany nad olejem jest, świeżutkim. Ale to w swoim czasie. No i tak właśnie jest, no. Tak właśnie jest u pana MRF, że no, nie ma czasu na nic. Motorek trochę upierdzielony, bo Pitbike Rider zaprosił mnie na jego tor, żeby tam obczaić. No to pojechał i uwaliłem cały motor, a był fajnie umyty. No ale trudno się mówi. Chcę jak najszybciej z tym ruszyć, no ale wiecie jak to jest. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewacie. Nie, że mi się nie chce. Nie, że teraz jakieś wymówki, żeby nie robić turbo Loncina. Będziemy go robić oczywiście. No jak już powiedziałem, tak zrobię. Będę dążył do tego. To na tyle w dzisiejszym odcinku. No. Nie wiem, nie obiecuję Wam nic, bo jak obiecuję, to zawsze nie wychodzi. Będę się starał jak najszybciej z tym ruszyć. Wyczekujcie cierpliwie i na pewno się kiedyś doczekacie. Więc do następnego, trzymajcie się, na razie, hej! Doszedłem do wniosku, że ten odcinek byłby troszeczkę za krótki i za nudny, więc
mimo że dzisiaj niedziela, nie daje mi spokoju to, że troszeczkę tak jakby niektórzy z Was mogą poczuć się oszukani, że przez ten dłuższy okres czasu nic nie robiłem przy lącinie. No i tak siadłem, miałem już stąd wyjść z tego garażu, zacząć ten odcinek montować. Ale tak przyglądałem się temu lącinkowi, przyglądałem jakby tutaj rozwiązać to z tym turbo. Bo tak szczerze Wam powiem, się jeszcze nawet nie zastanawiałem, jak je tam montować. No i doszedłem do wniosku, że będzie problem. I to duży problem, żeby się to tam zmieściło, a zarazem, żeby były odpowiednie kąty, bo na jednym i drugim tym małym turbo, no niestety są inne kąty. No i jest problem. Albo z zasilaniem, albo z ogólnie podłączeniem wszystkiego. To jak pasuje wydech, to nie pasuje dmuchanie. A jak pasuje dmuchanie, to nie pasuje wydech. A jak pasuje jedno i drugie, to znowu nie pasuje, kurde, zasilanie turbo olejem. Więc same problemy, no ale jak zacząłem, no to pasuje to jakoś rozkminić. I patrzcie panowie, co pan MRF zrobił. Oj, 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 lącin już troszeczkę rozebrany. Rozebrałem troszkę. Bo chciałem tutaj zobaczyć, czy coś w ogóle z tego będzie. No i zlikwidowałem parę problemów, ale powstały nowe. Trona zimna niestety musiała zostać przekręcona, ponieważ wydech wychodził mi w bak. Cały czas mi wychodził w bak. No i był taki problem, że no niestety musiałem to przekręcić. Jak je przekręciłem, to jest teraz kolejny problem, mianowicie ten zawór nie będzie mi pasować. O la Boga! No niestety, no tak wyszło. Ale ja sobie jakoś z tym poradzę. Na razie polikwidujmy te problemy, a potem się zajmiemy tamtym. No niestety inaczej się nie da. I jak będzie to turbo zamontowane? Powiem Wam, że tak... Postaram się je zamontować, żeby to jakoś, no nie, że tylko wyglądało, ale żeby to też jakoś było pochowane wszystko. I postanowiłem, że zamontuję je. Uwaga, patrzcie na to. Turbo będzie zamontowane w ten sposób. Jak rakieta, jak turbodżutowiec będzie. Lącin turbodżutowiec, tędy będzie zasysał, tędy będzie ogień szedł, tyłem, nie? Tyłem będzie ogień szedł, wiecie, no, to będzie taki turbodżutowiec. Będzie lącin z silnikiem spalinowym i z silnikiem odrzutowym. Więc taki turbodżutowiec. Mi się wydaje, że to będzie chyba najlepsza opcja. Teraz mam kolejny problem, to jest taki, że muszę tutaj zrobić taki, kurde, no nie da rady tego tak postawić, ale nie mam TIGA, kurde mele, no muszę jakoś uzbierać jakieś pieniądze na TIGA, to już nie byłoby takich problemów. Mianowicie musiałbym zrobić taki kruciec o 90 stopni, coś takiego, i tu znowu kąty mi nie pasują, a u mnie w okolicy nikt nie spawa aluminium w rozsądnych pieniądzach, więc no, do tego projektu to się nie opłaca dokładać. No i pasuje właśnie, że tutaj o 90 stopni przejściówkę, żeby ogólnie było tam gaźnik po drugiej stronie. Po tej stronie będzie wydech, tu będzie się wszystko grzać, a po drugiej stronie będzie gaźnik, filtr i wszystko. No, tak chciałbym to zrobić. I jakiś filtr 90 stopni się założy. Coś w tym stylu. Jeszcze nie wiem. No, ewentualnie z drugiej strony będzie wystawać. No. Tutaj zrobimy taką S, takie E, można powiedzieć. Albo taką S-kę. Można coś w tym stylu, żeby jak najbardziej, żeby ten wydech tutaj nie wystawał, nie wiadomo ile za lącina. Mam na to już jakiś pomysł. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
a wydech o większej średnicy, no to już będzie o wiele łatwiej wypuścić z końcówką. No to tam już nie będzie problemu. Zasilanie prawie, że jest w poziomie, z minimalnym spadem, więc jest zarąbiście. Z minimalnym spadem, więc jest ok. Jak ja to tutaj zrobię, jeszcze nie wiem. Nie będziemy się podpinać pod silnik. A ze względu takiego, że chciałbym, żeby to turbo było zasilane olejem z dodatkami, takie zmniejszające tarcie, coś w tym stylu, żeby to turbo jak najdłużej pochodziło, nie zatarło się od nowu, bo no niestety te silniki motocyklowe mają olej suchy, nie można nie wiadomo czego nalać. Szkoda, że nie zrobili w tych pitbajkach, że skrzynia jest osobno zasilana olejem, a przód silnika osobno. Wtedy można byłoby najlepsze oleje samochodowe, o wiele tańsze niż takie motocyklowe oleje z jakimiś dodatkami, można byłoby lać i te silniki by się wam nie zacierały. A tak to trzeba lać taki suchszy olej, no i się zaciera. No i dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, żeby nie było, że nic nie było o Lącinie. Mniej więcej będzie to tak wyglądało, prawdopodobnie już chyba nie zmienię. W innym położeniu turbo raczej będzie w tym położeniu. Możecie pisać w komentarzu, jak to oceniacie, czy to w ogóle coś z tego będzie, czy macie jakiś inny, lepszy pomysł na usadowienie tego. No, nie ma innej opcji, no, tak wam powiem, no, kąty się nie zgadzają. Jak dam to do przodu, jak to przekręcę, bo dałbym radę to przekręcić tak, o 90 stopni, to by wychodziło gdzieś tak, no i jest dupa. A gdzie rura? No, jest dupa. A w drugą stronę, jakbym dał, to znowu ta rura to musiałaby przez pół motoru iść, nie? Tak źle i tak niedobrze. No nie ma, nie idzie inaczej tego. Nie idzie tego inaczej usadowić, tak żeby to pasowało akurat pod ten silnik. Bo dałoby się to zrobić całkowicie tak fajnie odwrotnie w ten sposób, żeby było to do przodu, no ale to bardziej do kłada jakiegoś. Bardziej do jakiegoś kłada by coś takiego zrobił. Wtedy by to o wiele lepiej, bo wydech tamto by szło na boku, fajnie, to by szło do przodu, wydech szedł na bok, byłoby rąbiście, no ale to musiało być odbicie lustrzane raczej tego turbo. No to jak się wam podobało, koniecznie łapeczka w górę, nie podobało się, nie dawajcie nic. Jesteś nowy, możesz kanał zasubskrybować, wreszcie może kiedyś się doczekamy, że tego Lącina odpalimy. Mam taką nadzieję i że to będzie w ogóle chodzić. Też mam taką nadzieję. Ja się z wami żegnam, więc na razie do następnego. Trzymajcie się, hej!